Witam, Adam Kopiec z portalu Excel i Adam Szurka numer 34 na podstawie Excel Magic Trick numer 1010. W tym zadaniu chcemy wykorzystać funkcję suma iloczynów, żeby przemnożyć cenę jednostkową produktów razy ilość produktu sprzedanego danego dnia i to odpowiednio posumować, czyli odpowiednio tu przykładowo cenę jednostkową przemnożyć przez ilość sprzedanych produktów w ciągu tego dnia, ale dodatkowo jest dla nas istotne, żeby nasza formuła aktualizowała się, jeśli na przykład ja sobie tu ukryję wiersz, albo Ctrl Z, albo przefiltruję wiersz, żeby ten wiersz się nie pokazywał. Więc suma iloczynów tutaj się bardzo dobrze sprawdza do właśnie obliczenia tej sumy ceny jednostkowej razy ilość jednostek sprzedanych w danym dniu. To najpierw właśnie pobrałem ceny jednostkowe, je trzeba sobie zalokować bezwzględnie F4, bo mają się nie przesuwać i tu dla pierwszego dnia zaznaczyć, to są nasze czynniki, Ctrl Enter, przeciągam sobie do końca. I teraz, jeśli ja sobie ukryję wiersz, tutaj właśnie widać nic się nie zmieniło, albo przefiltruję sobie, jeśli chodzi o produkt, te formuły się nie aktualizują. Ctrl Z, żeby cofnąć. Jak stworzyć formułę, która aktualizuje się, jeśli ukryje wiersz albo go przefiltruje. Docelowo wykorzystamy funkcję suma iloczynów do obliczenia naszej sumy, ale przedtem będziemy potrzebować wykorzystać jeszcze dwie funkcje, sumy częściowe i przesunięcie, żeby poprawnie wybrać właśnie tylko interesujące nas pozycje. Zacznijmy od funkcji sumy częściowe i jak tu widzisz z rozwijanego menu masz do wyboru funkcje od 1 do 11 oraz od 101 do 111. I to jest istotne, że te pierwsze 11 funkcji bierze pod uwagę ukryte ręcznie wiersze. Czyli jak ja bym teraz kliknął na ten wiersz i go ukrył, to ta suma brałaby go pod uwagę. Nie brałaby pod uwagę wierszy przefiltrowanych. A ponieważ mnie interesuje to, żeby brała, no właściwie nie brała pod uwagę wierszy, które są albo ukryte ręcznie, albo przefiltrowane, potrzebuję wykorzystać funkcję z numerem 109, bo mi chodzi o sumę w tej sytuacji. I jeśli chodzi o adres, tu będziemy tylko testować działanie. Zaznaczam sobie ten przykładowy zakres sprzedaży dla pierwszego dnia. Zatwierdzam Ctrl Enter i tu mam wynik suma. I teraz sprawdzę sobie, jeśli ukryję sobie wiersz, tu formuła się aktualizowała, Ctrl Z. I jeszcze teraz sobie przefiltruję. Tu filtrowanie ma bardzo dużo możliwości i też widać, znowu została formuła zaktualizowana. Ctrl Z, cofamy do stanu początkowego. Funkcja sumy częściowej by nam się świetnie sprawdzała, gdyby nie to, że zwraca ona właśnie już jedną wartość z tego obszaru, a nie pojedyncze, żebyśmy mogli przemnożyć je przez cenę jednostkową. Żeby stworzyć takie parametry, żeby uzyskać to przemnożenie prawidłowe po poszczególnych komórkach, poszczególnych dniach dla poszczególnych produktów, będziemy wykorzystywać funkcję przesunięcie. Czyli ja sobie teraz podmienię funkcję sumy częściowe na przesunięcie. Pierwszym argumentem funkcji przesunięcie to odwołanie, czyli komórka, ewentualnie zakres, od którego zaczynamy nasze przesunięcie. Następnie jest liczba wierszy, o które dokonujemy przesunięcia w dół, ewentualnie w górę. Nas będzie interesowało tylko przesunięcie w dół. Później są jeszcze kolumny. Kolumny w ogóle nas nie interesują. Chcemy zostać cały czas w tej samej kolumnie. Więc jak podać w funkcji przesunięcie, która też standardowo zwraca tylko jedną wartość, pozycję, wiersze, żeby ona zwróciła te poszczególne cztery pojedyncze komórki, cztery pojedyncze obszary. Należy podać jako całą tablicę wszystkie wartości przesunięcia, jakie
będą nam potrzebne. Ja teraz wpiszę je na stałe, żeby było jasne. Najpierw po kolei. Nie chcę tu się przesunąć o nic, więc 0, następnie średnik. Przechodzimy do kolejnego wiersza w zapisach tablicowych. 1, 2 i 3. O takie wartości tu się chcę odpowiednio przesuwać. Jak dokładnie zadziała teraz funkcja przesunięcie? Ona weźmie tą pozycję startową, naszą komórkę C2 i najpierw przesunie się o 0, czyli zwróci 214, później przesunie się o 1, zwróci 189, później znowu 420, 375. W miejsce wiersza, gdzie Excel spodziewa się pojedynczej wartości, my mu wkładamy aż 4 wartości, dzięki czemu funkcja przesunięcie też zwróci 4 wartości, te 4 kolejne komórki. I tak jak było wspomniane wcześniej, kolumny nie przesuwamy się nigdzie, więc nas nie interesują. Następnie, jeśli chodzi o wysokość, to byłoby 1, szerokość 1. Ale ponieważ funkcja przesunięcia jest tak inteligentna, że bierze pod uwagę ten początkowy zakres, który jej podajemy, w tej sytuacji to jest jedna pojedyncza komórka, czyli to jest dokładnie to, co tu zapisałem. I jeśli to usunę, bo te wartości, jak widzisz, są w nawiasach kwadratowych, czyli są nieobowiązkowe i przyjmowane domyślnie na podstawie początkowego zakresu. Mogę je usunąć, zamknąć. Mogę sobie teraz tą formułę podejrzeć, jaki jest jej wynik. Czyli zaznaczam ją sobie całą, naciskam F9 i mam tutaj poszczególne komórki uwzględnione. Z Ctrl-Z tą naszą funkcję przesunięcia chcemy wziąć funkcję sumy częściowe, to odpowiednio to była funkcja 109 dla nas sumy, tu na sam koniec i możemy sobie podejrzeć jeszcze raz F9, że są zwracane poszczególne komórki. Tak, Ctrl-Z, Ctrl-Enter, żeby zatwierdzić, co się będzie działo, jak ja sobie teraz ukryję wiersz. Tu wynik cały czas ten sam, ponieważ pokazuje Excel tylko pierwszą pozycję z całej tablicy. Tu sobie podejrzeć F9, o, mamy nasze 0. W trzecim wierszu, który przeglądaliśmy, funkcja działa. Wiersze, które są ukryte ręcznie, są pomijane. Teraz sobie wyjdę, cofnę nasze ukrycie wiersza. Wypróbujemy teraz, jak działa dla filtrów. Zaznaczę sobie przepytu i znowu podejrzę wynik F9, jak działa. Pojawiają się odpowiednio dodatkowe 2 zera, które będą nam bardzo pomocne później, ponieważ będziemy na samym końcu wykorzystać funkcję suma iloczynów, a cokolwiek przemnożone przez 0 daje 0. Czyli uzyskamy efekt właśnie tego, że do sumy nie są brane ukryte albo przefiltrowane wiersze. Tu Ctrl-Z odpowiednio, żeby usunąć wszystkie filtry. Teraz naszą działającą formułę na wyszukiwanie, ile jednostek było sprzedanych w danym dniu, wezmę sobie dodatkowo w to, o czym było mowa na początku, czyli funkcję suma iloczynów i nasza pierwsza tablica jest przygotowana. Nasza druga tablica to będzie właśnie cena jednostkowa. To trzeba zalokować, jak będę się przesuwał. Ctrl-Enter i przesuwam się do samego końca. Widać, że są takie same wyniki jak z samej sumy iloczynów, ale teraz najważniejsza różnica. Ja sobie ukryję przykładowy wiersz i sumy zostały zaktualizowane. Ctrl-Z, teraz jeszcze filtr. Znowu zostały aktualizowane sumy. Ja sobie teraz filtr wyczyszczę i znowu mam poprawny wynik. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszej formuły. Tak, ja sobie ją zaznaczę, skopiuję i tu pisałem ręcznie poszczególne przesunięcia. To może być niewygodne, szczególnie jeśli będziesz miał więcej wierszy, które będziesz chciał tak przefiltrować. Więc zrobimy sobie tu właśnie najpierw kopię tych wyników poszczególnych. Przesunę do samego końca. Jak stworzyć tabelę przesunięć dla funkcji przesunięcie. I istotne jest tak, że tu chcę cały czas działać na wierszach, więc jak sobie napiszę funkcję wiersz, zaznaczę ten obszar jako wyznaczenie liczb,
to funkcja wiersz będzie mi zwracać poszczególne numery wierszy. Czyli jak sobie podejrzę F9, to mam 2, 3, 4, 5. Odpowiednio to są numery tych wierszy. Tylko że ja nie chcę mieć aktualnych numerów, tylko wartości, o jaką chcę się przesunąć. Czyli te wartości, jeszcze raz, bo tutaj sobie cofnąłem, F9, 2, 3, 4, 5, na początku powinno być zawsze 0, bo nie chcę się o nic przesuwać, a później chcę się przesuwać o jedno dalej. Czyli cały czas ten ciąg rosnący ma być o 1, ale zaczynamy od 0. I jak najprościej to uzyskać? Odejmując wartość pierwszego wiersza, czyli się odwołuję do tej komórki, zaznaczam całą formułę F9 i mam takie wartości, jak wcześniej wpisałem ręcznie. Będę mógł to wykorzystać później bardzo łatwo, nawet przy większej ilości wierszy. Zaraz sobie Ctrl-Z, Ctrl-C tą wartość. Podejrzę naszą formułę tutaj. Mnie interesowało właśnie to, co było wpisane ręcznie. Zaznaczę sobie wiersz i podstawię to, co sobie wpisałem na dole. Ctrl-V, Ctrl-Enter. Jeszcze potrzebuję przesunąć na sam koniec. I tu mogę przetestować jeszcze tą formułę. No, najpierw sobie może właśnie zerkniemy, czy też w tym miejscu, jak podejrzę pierwsze, o które się przesuwam, nacisnę F9, też wkłada poprawne wartości, czyli znowu ukrywam sobie wiersz, zadziałało, Ctrl-Z, filtruję sobie przykładowe wartości, też mam takie same wyniki jak wcześniej, Ctrl-Z. Jeszcze sprawdźmy sobie działanie naszej formuły na trochę innych danych, trochę większej ilości wierszy. Przede wszystkim, jak sobie podejrzę F2, widzę, że tu nie mam wpisanych przesunięć ręcznie, tylko wykorzystałem tą formułę z funkcją wiersz. Przefiltrujmy sobie, że szukam tylko sprzedaży dla Susan. To jeden. O, formuła się odpowiednio aktualizowała. Interesuje mnie tylko produkt pierwszy. I jeszcze tu można, o, na przykład dla daty, są ciekawe możliwości filtrowania. Ostatni, o, nie będzie, ubiegły miesiąc. I za każdym razem formuła się odpowiednio aktualizuje. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.